Ja wam chcę trochę powiedzieć o tym, co mamy obecnie, jaki mamy obecny czas. Jak wiecie, od marca zmieniła się koniunkcja i jest właściwie tak, że jest wyswobodzony sąd nad Domem Bożym. I teraz jest tak, że Bóg wstrząsa wszystkim tym, czym trzeba wstrząsnąć, aby ostało się to, z czym wstrząsnąć się nie da. Czym nie da się wstrząsnąć? Tym, co zbudowane jest na fundamencie prawdy, to jest wieczne. Więc to się ostanie. Natomiast wszystko to, co jest nabudowane w sposób nieprawidłowy, nie na właściwym fundamencie, jest potrząsane i możecie mieć różnego rodzaju zawirowania, zrozchwiania w różnych obszarach swojego życia, na różnych poziomach swojej duszy i chcę, żebyście na to zwrócili swoją uwagę. To nie jest nic nadzwyczajnego, co się dzieje obecnie, jeżeli macie różnego rodzaju właśnie rozchwiania i taki moment, nazwijmy to kryzysowy, to jest dobre. To ci obrazuje twój aktualny stan. To ci pokazuje, w jakich obszarach, w jakich miejscach jest potrzeba, żeby się zatrzymać i zwrócić uwagę na to, co nie gra tak, jak należy. Patrzcie, w dzisiejszych czasach jest pewnego rodzaju błogosławieństwo i przekleństwo w postaci komfortu. Wiecie, i to jest duchowe, i to dotyczy również nas. Normalnie jest tak, że jak człowieka boli głowa, to pierwsze, po co sięga, to po tabletkę przeciwbólową, prawda? Zazwyczaj tak robimy. Ale wiecie co? Ból wcale nie jest zły. I tabletka przeciwbólowa, ona tylko i wyłącznie uśmierza ból, ale ona nie powoduje, że przyczyna bólu znika. To jest tymczasowe rozwiązanie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w obecnym czasie. W różnych miejscach możesz przeżywać ból duszy. I to jest miejsce, gdzie masz się pochylić i zauważyć, zobaczyć, co tam się dzieje. Ten ból, on ci pokazuje, on ci obrazuje, hej, to jest to miejsce, które wymaga teraz twojej pracy, twojego zaangażowania. Nie bagatelizuj tego i nie działaj w sposób powierzchowny. Tabletka przeciwbólowa to jest za mało w dzisiejszych czasach. Musisz pochylić się nad tą przestrzenią, która wywołuje ból. Od czasu do czasu cię ćmi. Odrzucenie, poniżenie, jak nie narzekanie, to jakieś zniechęcenie, to niedowiarstwo. Bardzo różne rzeczy. I dużo osób zrobiło pracę tylko na poziomie powierzchownym. I jak cię od czasu do czasu ćmi gdzieś tam, to mówisz, to jest chwilówka, to jest chwilówka. Patrzysz tam, wydaje ci się, że jest wszystko w porządku. Powierzchownie jest wszystko w porządku, ale boli cię od czasu do czasu. Co to oznacza? Nie jest to w porządku. Jest problem, jest problem. I teraz co? Trzeba się pochylić nad tym, co powoduje ten problem. Nie bagatelizujcie tego. Mamy taki czas, żeby zrobić robotę. Jest taka potrzeba, żeby dotknąć tych miejsc. Niektórzy z was zrobili pracę w sposób powierzchowny. Wiecie, do jakiego miejsca? Do granicy bólu. Zaczęło was boleć i się wycofaliście. I powiedzieliście, mam już przerobione, emocje są w miarę wyregulowane, sytuacja rodzinna się ustabilizowała, już jest ok, jeżeli chodzi o finanse, tak? Ale od czasu do czasu tam cię ćmi. Co ci to pokazuje? Masz niedokończony temat. Zaleczyłeś go do jakiegoś miejsca i to jest wszystko. Granica bólu. Ludziom się wydaje, że ból jest zły. Nie, ból jest sygnałem. To jest sygnał, to jest informacja. Hej, tam trzeba nad tym się pochylić i zrobić pracę. I wiecie, co się zaczyna na samym początku, kiedy się na to decydujesz? Boli jeszcze bardziej. I wtedy tym bardziej ludzie robią tak, że uciekają z tego miejsca. Bo pierwsze uderzenie prawdy powoduje, że ta rana, to miejsce, które się jątrzy, to się obnaża, to się wylewa. To wychodzi do światła dziennego i to jest jeszcze w gorszym stanie. Ale potem rozpoczyna się proces uleczenia. I dużo osób doszło do takiego miejsca, granicy bólu. I macie zrobione rzeczy powierzchownie, bo boicie się tego. Ale kiedy wpuścicie tam Bożą prawdę, kiedy wpuścicie tam Ducha Świętego, kiedy wpuścicie tam życie, przyjdzie wolność, będziecie prawdziwie wyswobodzeni, realnie te miejsca zaczną się goić i zaczną się zmieniać. W innym przypadku cały czas, od czasu do czasu, będzie sygnalizował wam ból o tym, że jest problem, aby będziecie brać kolejną tabletkę przeciwbólową. Ale to nie zniknie samo z siebie. To, że jesteście w tym kościele, nie spowoduje, że to zniknie. To wy musicie podjąć decyzję, to wy musicie pochylić się nad miejscem problemu, rozpocząć tam pracę, odpowiednią pracę, każdy z was indywidualnie, tak jak wam pokazuje Duch Święty, w tych obszarach, które widzicie dziś,
Nie potrzebujecie słowa proroka, wy sami widzicie, w jakich obszarach coś wam nie hula. Widzicie to sami, chodzicie z Bogiem. Widzicie to. Więc to jest jedna kwestia. To chodzicie do miejsca bólu i nie idziecie dalej. Ale są też takie pewne osoby, które też zadziałały w sposób powierzchowny z uwagi na to, o czym też powiedziała wcześniej Agatka. Przestało ci zależeć. Nie jesteś zdeterminowany. Żeby sięgnąć po swoją wolność, żeby sięgnąć po swój przełom, musi ci zależeć, jak nikomu innemu. To jest sprawa między tobą a Bogiem. Tam nie ma żadnego innego człowieka. Nikt cię tam nie popchnie. Duch Święty cię tam nie popchnie, jeżeli ty nie będziesz chciał. To na twoją decyzję dopiero spływa moc z wysokości. W innym przypadku nie zrobi się nic bez ciebie, za ciebie się nie wydarzy. Musisz o tym pamiętać i to rozumieć, że to ty musisz być determinowany, to ty musisz być niezłomny w tym temacie. To tobie musi zależeć jak wariat. To musi ci zależeć na zasadzie wszystko albo nic. Albo to osiągnę, albo umrę. Nie ma nic pomiędzy. Bez twojej determinacji, bez twojej niezłomności, bez twojej radykalności nie wydarzą się pewne rzeczy. I jesteście w takich obszarach, niektórzy z was, że doszliście do tego miejsca. A wiecie co? A Bóg mówi tak. To gwałtownicy porywają królestwo. Chcesz doświadczać mocy królestwa? Chcesz doświadczać mocy, sprawiedliwości, radości w Duchu Świętym? Potrzebujesz być gwałtownikiem w tych obszarach. Potrzebujesz być zdeterminowany. Weź to słowo dzisiaj. Zrewiduj, w jakim jesteś konkretnie miejscu i zacznij nad tym pracę.